Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie wszystkich, którzy oglądają transmisję naszej rozmowy. Witam również naszych dzisiejszych gości, których za chwilę przedstawię. Kontynuujemy cykl spotkań Obrazy Historii w internecie i tym razem będziemy rozmawiać w związku z rocznicą wyzwolenia nazistowskiego obozu Mauthausen-Gusen, która miała miejsce 5 maja. Ta rocznica prowokuje do rozmowy o kinie, które próbuje opowiedzieć o rzeczywistości obozowej, o doświadczeniu obozu koncentracyjnego, które stało się dla człowieka XX wieku swoistym laboratorium wiedzy o sobie samym. Pretekstem do tej rozmowy jest film Filipa Kadelbacha Nadzy wśród wilków z 2015 roku. Współczesna ekranizacja powieści Brunona Apica z 1958 roku, która była dla Niemców z NRD jednym z głównych punktów odniesienia polityki pamięci, państwowej polityki historycznej. Moim i Państwa gośćmi są dzisiaj pani profesor Wanda Jarząbek, historyk XX wieku, znawca historii Niemiec, badaczka stosunków polsko-niemieckich i również od kilku lat przedstawicielka Polski w Radzie Muzeum obozu, byłego obozu Mauthausen-Gusen. Jest z nami również pan profesor Konrad Kleysa, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, filmoznawca, autor bardzo ciekawej, unikalnej książki o pamięci lat nazizmu w niemieckim filmie fabularnym w latach 1946-65. Jest z nami również Rafał Geremek, producent, reżyser filmowy, autor między innymi filmu dokumentalnego o obozie Mauthausen-Gusen pod tytułem Gusen – Wojna o pamięć. I mam propozycję, żebyśmy zaczęli od ekranizacji powieści Bruno Apica, Nadzy wśród wilków. Istnieją dwie ekranizacje tej powieści. Jedna z 1963 roku, Franka Beyera, wyprodukowana i ta ostatnia, niedawna ekranizacja z 2015 roku Filipa Kadelbacha. Pytanie do profesora Konrada Kleysy. Dlaczego powieść Apica była ważna w kulturze NRD-owskiej? Dlaczego stała się takim, doczekała się chyba kilkudziesięciu wznowień? Dlaczego ona właśnie stała się taką osią tej pamięci historycznej dotyczącej terroru nazistowskiego i obozów koncentracyjnych w Niemczech? Ja zaryzykowałbym opinię, że Nadzy wśród wilków, powieść, to jest w gruncie rzeczy coś na kształt kamieni na szaniec w NRD. To była powieść znana w zasadzie wszystkim pokoleniom NRD. Znana z kilku powodów, to znaczy przede wszystkim dlatego, że osoby odpowiadające za politykę kulturalną i politykę historyczną chciały, aby była znana. Wspomniałeś o tym, że miała wiele wydań. Jeśli moje wyliczenia są dobre, to miała aż 58 wydań w NRD, czyli miała olbrzymie też nakłady, była lekturą szkolną, począwszy chyba od początku lat 70. W każdym razie to była jedna z takich powieści, które dostarczały tak zwanych mitów fundacyjnych NRD. Mitów fundacyjnych, które miały niejako uzasadnić czy dostarczyć historycznego uzasadnienia, ideologicznego uzasadnienia polityki kulturalnej NRD, zdominowanej oczywiście przez partię komunistyczną SED. To pierwszy powód. Natomiast drugi powód jest taki, że to rzeczywiście jest interesująca historia i chyba nie najgorsza powieść. Do tego wątku pewnie za chwilę wrócimy w odniesieniu do
tego współczesnego filmu, który jest tym głównym pretekstem naszej rozmowy. Natomiast jeszcze słowo o tej ekranizacji wcześniejszej i jej kulisach. To znaczy sama powieść Bruno Apica, jak wspomniałeś, to została wydana w 1958 roku, natomiast on ją napisał wcześniej, chyba na początku lat 50. zaczął ją pisać, jeszcze chyba przed słynnym powstaniem robotników i masakrą robotników, przed tak zwaną odwilżą w NRD, która miała trochę inny charakter niż w innych krajach bloku. W pewnym razie początkową tej powieści nie mógł wydać. Zwrócił się więc do DEFY, czyli takiej państwowej instytucji zarządzającej kinematografią, z propozycją napisania scenariusza i też został ten pomysł początkowo odrzucony. Natomiast to się zmieniło w drugiej połowie lat 50., w 1958 roku i była to decyzja, mówiąc wprost, polityczna. To znaczy wówczas władze NRD postanowiły stworzyć miejsce pamięci na terenie obozu Buchenwald, który to obóz już wtedy w zasadzie był repliką tego prawdziwego obozu, ponieważ został na początku lat 50. de facto zdemontowany. A zdemontowany dlatego, tutaj cofam się w historii, ponieważ po wyzwoleniu, po 1945 roku był tam tak zwany Speziallager, czyli po prostu sowiecki obóz dla więźniów politycznych. Zatem początkowo w Niemczech Wschodnich starano się wyciszyć pamięć o tym miejscu. Później uznano za zasadne, aby je uczynić no właśnie takim monumentem bardzo ważnym dla tożsamości NRD. Dlaczego był ważny dla tożsamości NRD? Ano z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że dużą część obozu stanowili faktycznie więźniowie polityczni, w tym komuniści, osadzeni tam jeszcze w latach 30., zatem nie w czasie wojny, ale jeszcze przed jej rozpoczęciem. Po drugie dlatego, że to jedno z, powiedziałbym, większych, mówiąc wprost, kłamstw, tak, czy kreatywnych przedstawień prawdy, jak można by było czasami powiedzieć, było to, że ten obóz został wyzwolony przez komunistyczny ruch oporu. Prawda oczywiście jest bardziej złożona i niekoniecznie zgadzająca się z tym mitem, to znaczy faktycznie ruch oporu w Buchenwaldzie działał, natomiast nie był ani tak duży, jak chciały to przedstawiać władze SED, ani faktycznie do tego wyzwolenia w walce zbrojnej nie doszło, ponieważ faktycznie takie, powiedziałbym, przepychanki miały miejsce tego samego dnia, gdy następowała już ewakuacja obozu, to znaczy gdy SS-mani wyprowadzali więźniów i sami zaczęli już uciekać przed nadchodzącymi wojskami amerykańskimi. Tak, to był ten moment, kiedy armia generała Pattona zapędziła się trochę zbyt daleko na wschód i to faktycznie wojska amerykańskie Buchenwald wyzwoliły, gdy dotarli żołnierze amerykańscy do Buchenwaldu. Zobaczyli tam białą flagę wetkniętą gdzieś w jeden z budynków i komuniści przedstawili się właśnie jako gospodarze, jako ci, którzy ten obóz już wcześniej rzekomo wyzwolili. Natomiast powieść Apica, wspomniałem o jej atrakcyjności fabularnej, była atrakcyjna dlatego, że zawiera no, rzeczywiście bardzo interesujący motyw fabularny. Ten współczesny film Filipa Kadelbacka jest dostępny w sieci. Można go obejrzeć chyba nawet na YouTubie, na stronach ARD, czyli niemieckiej telewizji. Historia opowiedziana, że ten główny budulec fabularny jest ten sam. Znaczy, pomysł fabularny polega na tym, że do Buchenwaldu trafia małe żydowskie dziecko, tak? Nad którym pieczę obejmuje właśnie ów ruch oporu. Tak? To jest historia autentyczna, to znaczy samo dziecko ukrywane w Buchenwaldzie, to jest historia prawdziwa. Natomiast te, powiedziałbym, istotne detale historii przedstawione przez Apica, a później przedstawione w filmach najpierw Franka Bayera, a później Filipa Kadelbacha, w międzyczasie była jeszcze adaptacja telewizyjna, której sam nie widziałem. W każdym razie te powiedziałbym, istotne szczegóły są tutaj różne.
Bruno Apic pisał tę historię, opisywał tę historię trochę z autopsji, bo sam był więźniem Buchenwaldu, natomiast trochę ze słyszenia, to znaczy on bezpośrednio, zdaje się, nie brał udziału w tych czynnościach, w tych działaniach związanych z opieką i ochroną tego dziecka. I w momencie, gdy powieść została wydana i została właśnie, powiedziałbym, opatrzona takim, czy obudowana takim parasolem promocyjnym ze strony władz NRD, jeszcze wówczas nie znano faktycznych okoliczności, to znaczy tego, co w istocie działo się z tym dzieckiem, jak faktycznie wyglądała opieka nad tym dzieckiem. Zdaje się, że było to już po premierze filmu Franka Bayera, kiedy odnaleziono owe dziecko, czyli wówczas już młodzieńca, studenta Stefana Jerzego Zweiga, który odnaleziony został, czy usłyszał o tym, będąc na studiach we Francji, wcześniej pełnił służbę wojskową w Izraelu, urodził się zresztą w getcie w Krakowie. Stefan Jerzy Zweig przyjechał do Niemiec, także do Niemiec zachodnich, ponieważ zeznawał w procesach frankfurckich, tam spotkał się z jednym z mężczyzn, którzy się opiekowali nim w Buchenwaldzie. Oczywiście nie było tak, że wszyscy więźniowie Buchenwaldu pozostali po II wojnie światowej w NRD, zresztą duża część tych więźniów to były osoby innych narodowości, także zresztą wielu z nich to Polacy. W każdym razie wówczas, czyli mniej więcej w połowie lat 60. zaczęto doszukiwać się tej prawdziwej historii, która okazała się trochę bardziej złożona niż to, co zostało pokazane, to, co zostało opowiedziane w powieści Apica i to, co zostało pokazane w filmach. Możemy powiedzieć, że nakładają się dwie nie do końca zgodne z rzeczywistością narracje. Narracja o dziecku, która i w powieści Apica, i w filmie Bayera właśnie przemilcza postać ojca, który pomagał temu dziecku przeżyć i przeżył razem z nim zresztą obóz koncentracyjny, prawda? Na pierwszy plan wysunięci są działacze komunistyczni, którzy się troszczą o dziecko. Nie ma mowy również o Amerykanach i z filmu wynika, że wyłącznie komuniści z bronią w ręku wyzwolili obóz, co było nieprawdą. I to nakłada się na fałszywą narrację historyczną o Buchenwaldzie, która przemilcza fakt, że na 800 więźniów, którzy trafili tam za działalność komunistyczną, zmarło przez od 1937 roku do 1945 niecałe 100 osób, a 300 osób pełniące wysokie funkcje w strukturze obozowej, między innymi kapo, byli w pierwszej chwili aresztowani przez Amerykanów, ponieważ byli tak wypasieni i tak mieli tak dobre ubrania, że wyglądali po prostu na nazistów, znaczy na ludzi, którzy, że tak powiem, funkcjonują jako zarządzający tym obozem, więc Amerykanie ich wzięli pod broń, pod straż. I ja bym chciał jeszcze zatrzymać się na chwilę właśnie na tym fenomenem mitu Buchenwaldu, bo chciałbym to zweryfikować, może pani profesor pomoże w tym. Słyszałem, że na początku istnienia NRD, no Bruno Apic był jednym z założycieli partii komunistycznej, SED, toczyła się walka pomiędzy frakcją moskiewską, do której należał między innymi Walter Ulbricht, późniejszy pierwszy sekretarz partii komunistycznej NRD-owskiej, a właśnie Buchenwaldowcami. I Buchenwaldowcy przegrali tę walkę i duża część z nich trafiła na Workutę w ogóle, została wywieziona do Związku Radzieckiego. Czy coś wiemy na ten temat? Pani profesor. Wiemy być może nie aż tak wiele, zaś nie ulega wątpliwości, że ci starzy komuniści generalnie mieli inne wyobrażenie o tym, jak powinno funkcjonować państwo komunistyczne. To był kazus zarówno komunistów
byłej NRD, jak też w Polsce. Kwestia na przykład Władysława Gomułki i jego grupy w pierwszym okresie budowy tak zwanej Polski Ludowej. Nie ulega wątpliwości, że Buchenwald był ważny, dlatego że w Buchenwaldzie przebywali nie tylko niemieccy komuniści, w tym śmierć tam poniósł taki symbol komunizmu niemieckiego Ernst Thälmann, zresztą poseł do Reichstagu wieloletni, aresztowany po dojściu Hitlera do władzy w 1933 roku, ale tam przebywało bardzo wielu komunistów z innych krajów i ci komuniści zawarli też pewne znajomości czy też pewne przyjaźnie. Tam przebywali też komuniści pochodzący z Polski, w tym komuniści dosyć wybitni i którzy, można powiedzieć, w okresie późniejszym zajmowali się stosunkami z Niemcami. Należał do nich chociażby wiceminister spraw zagranicznych w latach 60., późnych latach 60. Henryk Sokolak. Był on później też szefem wywiadu Służby Bezpieczeństwa, bardzo ważną osobą działającą na tak zwanym odcinku niemieckim. Zresztą to nazwisko Henryk Sokolak nie jest jego nazwiskiem prawdziwym. I to, co jest ciekawe, w momencie, kiedy on pisał podanie o przyjęcie do Służby Bezpieczeństwa, wówczas jeszcze UB, on powołał się na to, że był w Buchenwaldzie, że ma pewne kontakty międzynarodowe, ale też próbował się uwiarygodnić jako dobry komunista działający w Buchenwaldzie w strukturach komunistycznych i w swoim odręcznie napisanym życiorysie według akt Instytutu Pamięci Narodowej, tutaj chcę to podkreślić, ja tego nie weryfikowałam, ale jest to jego własnoręcznie napisane podanie o przyjęcie do pracy i życiorys. On powiedział, że w Buchenwaldzie działał w strukturach komunistycznych, których celem było między innymi likwidowanie przeciwników politycznych i on własnoręcznie zlikwidował przedwojennego oficera polskiego, który też był więźniem Buchenwaldu. Więźniem Buchenwaldu był też pierwszy ambasador Polski Ludowej, to jeszcze nie było PRL, bo on został wcześniej ambasadorem przed 1952 rokiem, czyli Jan Izydorczyk. I ci ludzie mieli po prostu też w NRD własne kanały komunikowania się, własne znajomości. To dotyczyło też komunistów z innych krajów, komunistów węgierskich. Tam było bardzo wielu też komunistów z Hiszpanii, chociaż to już jest jakby zupełnie inna historia. A więc ten Buchenwald był też ważny jako pewne środowisko, nie tylko jako pewien mit komunistów, którzy przebywali w obozie. Zresztą, o czym też warto wspomnieć, jeden z przywódców tej organizacji komunistycznej w Buchenwaldzie, bo taka niewątpliwie istniała, on wyjechał do zachodnich stref okupacyjnych, potem funkcjonował w Republice Federalnej, nawet był bardzo wybitnym działaczem związkowym, więc to nie jest tak, że wszyscy komuniści, którzy przeszli przez Buchenwald, zostali w NRD, oni byli także w Republice Federalnej Niemiec, zaś niewątpliwie oni ze sobą utrzymywali kontakt i to środowisko było bardzo, bardzo prężne. Panie profesorze, czy chciałby pan coś dodać o tym NRD-owskim micie Buchenwaldu? Jeśli można, bo z uwagą się przysłuchiwałem tego, o czym mówiła pani profesor, o wielu z tych wątkach nie wiedziałem, ale skoro ten wątek Polonikum się tutaj pojawił, to może dodam, że w filmie Franka Bayera, ten 1963 roku, no, słychać też polski język i występują też polscy aktorzy, bo to jest Bolesław Płotnicki, jest tam też Zygmunt Malanowicz, czyli słynny chłopiec z Noża w Wodzie Polańskiego, także ten wątek też został gdzieś tam zasygnalizowany na poziomie obsadowym, choć nie była to formalnie koprodukcja. Natomiast jeśli chodzi o ten wątek mitów fundacyjnych, jest na język polski przełożony świetny esej Joachima Tenknera, Podmiana ofiar, z pod tytułem Jak niemieccy komuniści fałszowali historię Buchenwaldu. To został wydany w takim tomie zbiorowym Naród z przeszłością, bardzo, bardzo zresztą dobry. Tam bardzo wiele wątków związanych z właśnie tą pamięcią Buchenwaldu się pojawia. Nazwy wśród wilków są tutaj właśnie takim symbolem jednocześnie podniesienia, czyli właśnie gdyby uwznioślenia Buchenwaldu, a jednocześnie bardzo dobrym symbolem kłamstwa wokół Buchenwaldu, czy właśnie jakby tych piętrowych kłamstw
wokół Buchenwaldu. Mateuszu, wspomniałeś wcześniej o tym trochę tragikomicznym w gruncie rzeczy wątku, czyli podejrzeń, jakie Amerykanie mieli wobec komunistów. Mówiąc wprost, dlatego, ponieważ oni w gruncie rzeczy, znaczy oni w większości pełnili tam funkcje administracyjne wewnątrz samego obozu, czyli po prostu byli kapo. Słynna książka Luceni Kramera, Die Rote Kapo von Buchenwald, prawda? I w opowieści Nadzy wśród wilków, także w filmie Bayera, to jest bardzo sprytnie zrobione, to znaczy tam widać wyraźnie, że oni sprawują funkcję, że właśnie oni jakby przewodzą tym komando, prawda, że oni są wewnątrz tych oddziałów, że oni wydają polecenia. Natomiast są to polecenia takie, powiedziałbym, bardzo jakby dotyczące drobnych spraw, prawda? To znaczy nie mamy świadomości tego, że kapos faktycznie typowali ludzi, którzy mieliby zostać zabici, albo byli tymi, którzy typowali ludzi do przewiezienia do obozu zagłady. Z tym związane jest jeszcze jedno dosyć, powiedziałbym, trudne kłamstwo wokół historii Nazwy wśród wilków. To znaczy fakt, że młody, bo wówczas miał 4 lata bodaj właśnie, Stefan Jerzy-Zweig został ocalony, miał też swoją jakby drugą stronę taką administracyjną, to znaczy została sporządzona lista dzieci, które miały zostać przewiezione do Auschwitz i po prostu doszło do pewnej podmiany nazwisk, tak? To znaczy w zamian za młodego Stefana Jerzy-Zweiga pisano na tę listę 16-letniego cygana, tak? Nieznany z nazwiska Willy Blum, tak? Zresztą środowiska zrzeszenie Sinti und Roma, tak, stosowało nawet oficjalny protest do niemieckiej telewizji po filmie Nadzy wśród wilków, wyrażając żal, że właśnie ten wątek nie został tutaj w filmie uwypuklony, mimo że już wówczas stan wiedzy historycznej pozwalał na to, żeby o tym mówić, a selekcji właśnie do transportu do Auschwitz dokonywali właśnie komunistyczni kapo, a zatem ten, który ocalił życie Stefanowi Jerzemu Zweigowi, a jednocześnie wydał wyrok śmierci na innego człowieka. No właśnie, wydaje mi się, że nam Polakom, którzy znamy rzeczywistość obozową z wielu różnych, czasem nawet bardzo wybitnych dzieł literackich czy filmowych, jakby trudno się ogląda tę NRD-owską narrację z dobrymi kapo, prawda, którzy w tym morzu cierpienia i podłości nagle pochylają się z rozczuleniem nad żydowskim dzieckiem i narażają własne życie i również całą organizację podziemną, tylko żeby to dziecko uratować. Tym bardziej, jeśli towarzyszyły temu te okoliczności, o których wspominasz, że aby jedno życie ocalić, trzeba było kogoś innego skazać na ten sam los. To jest jednak chyba wąskie gardło tej narracji. To znaczy, nie wiem co myślisz, Rafale, jako filmowiec, ale wydaje mi się, że w jednym i w drugim przypadku, w obydwu tych realizacjach, to jest właśnie ten moment, w którym widz ma problem chyba z uwierzeniem w tę historię. Czy może jesteś innego zdania? Ja obejrzałem zainteresowaniem Nagich wśród wilków, ten film sprzed 5 lat, tak? Oczywiście i ten wątek chłopca mnie bardzo, bardzo poruszył i on był, znaczy on był w oryginale w ogóle w książce, rozumiem, natomiast rzeczywiście to go bardzo odróżnia od tych innych filmów obozowych, ponieważ zrobiłem sobie mały tutaj festiwal filmowy, żeby się przygotować do filmu. I to jest, możemy podzielić te filmy na dwie grupy. Albo to jest takie typowe kino akcji,
chodzi o to, żeby przyciągnąć szerszą widownię. Jak mamy na przykład ucieczkę z Sobiboru z 1988 roku, jeszcze z bardzo młodą wtedy Joanną Pacułą, prawda? I mamy głównym bohaterem jest holenderski aktor zmarły w zeszłym roku, Roger Hauer. Z angielska chyba go czytam, ale on się zwanął Rutger. I to był bardzo udany film i podobnie jak wśród nagich, tam też jest oczywiście jedna skandaliczna scena, bo jest polska mapa z po 1945 roku. Nikt tego nie zauważył, nikt wtedy nie protestował, prawda? Inny typ kina pojawia się, ponieważ ten obóz stał się taką przestrzenią, gdzie można zawsze filmowców fascynowało właśnie to, co naukowców zacięciem psychologicznym, czyli jak głęboko może upaść człowiek, albo odwrotnie, jakie pokłady człowieczeństwa można w tak ekstremalnej sytuacji w sobie znaleźć. I moim zdaniem, no rzeczy tutaj już powiedziano wiele i wiele się nowych rzeczy nie da powiedzieć, bo wiemy bardzo wiele po Auschwitz, a później nawet po Zimbardo, prawda, po tych wszystkich eksperymentach wiemy bardzo wiele na ten temat. Natomiast zapomina się troszkę o polskim wkładzie tutaj w to kino obozowe, bo moim zdaniem bardzo ciekawe jest już, ja już pamiętam przez mgłę film Wajdy, oparty na krajobraz po bitwie, oparty na opowiadaniu Tadeusza Borowskiego. Tę główną rolę gra Olbrychski, który i to właśnie sytuacja po wyzwoleniu, gdzie Borowski opowiadał o sobie, o tym, że nie potrafi się już z innymi więźniami porozumieć, już targają z nim zupełnie inne emocje. Ale mamy też, moim zdaniem, troszkę pominięty, taki zapomniany film Krzysztofa Zanussiego Życie za życie Maksymilian Kolbe z 1991 roku, w którym zobaczyliśmy jako głównego bohatera Krzysztofa Walca, którego większość chyba widzów dopiero poznała po Bękartach wojny. Natomiast ten film jest bardzo ciekawy, bo on właśnie mówi o tym, nie odpowiada też do końca, bo to trudno powiedzieć, jak wygląda życie po obozie. I kręcąc i film o Guzen, i Rzeź Woli w zasadzie, gdzie ludzie mieli podobnie traumatyczne przeżycia, interesowało mnie jedno, jak żyć po czymś tak straszliwym. No i mamy tutaj ludzi, którzy po prostu albo to wyparli zupełnie, albo ludzi, którzy w jakiś sposób stali się ofiarami. Takim jest też właśnie bohater filmu Zanussiego. On ucieka, w końcu nawet wyjeżdża do Stanów, żeby uciec od tego wszystkiego i nawet tam ta pamięć go dopada, że jacyś ludzie w obozie zginęli, ponieważ on uciekł i mu się udało. Natomiast jest jeszcze cała paleta barw tutaj. Ja chodziłem często już nawet po nakręceniu filmu na te spotkania z byłymi więźniami obozu. To jest taka właśnie grupa ich terapeutyczna, ale nagle zauważyłem, że jest cała grupa ludzi, którzy uczynili z tego taki ważny element swojej tożsamości, który w jakiś sposób ich tam wyróżniał. To nie chodzi o to, że zasiadają w jakichś tam komitetach, prawda, jeżdżą jako weterani obwieszeni orderami. To dało im ogromną siłę w życiu, nawet w takich kontaktach towarzyskich. To są ludzie, którzy w jakiś sposób zamienili to na taką wewnętrzną siłę i to mnie zawsze fascynowało. Pojechaliśmy do Guzen z Eugeniuszem Śliwińskim, już w tej chwili 90-parolatkiem z Poznania, który trafił tam w 1933 roku jako młody chłopak, który był członkiem ZWZ-u, tak? Nie wiem, czy dokładnie wiedział, czym był Związek Walki Zbrojnej, ale po prostu był w konspiracji i szybko trafił do Guzen, który miał, pamiętajmy, status Vernichtungslager, czyli takiego miejsca zniszczenia, tak? Gdzie Zirajs, komendant, mówił, że no życie dłużej niż więcej niż 3 miesiące to jest nieprzyzwoitość. On się tak wyraził. W związku z czym i to był człowiek, który w pierwszych miesiącach, pan Eugeniusz, zapadł na miał silną gorączkę, prawdopodobnie był to jakiś rodzaj grypy. Skierowano go do lazaretu, gdzie po prostu uśmiercano ludzi, bo powiedziano mu tak będzie lepiej. Ktoś mu przez przypadek chyba wstrzyknął prawidłową dawkę penicyliny. On odżył, no i nagle zaczął dobrze funkcjonować, to znaczy ocenił swoje szanse na przeżycie, starał się być dobrym robotnikiem wykwalifikowanym i dzięki temu przeżył. Ale co chciałem powiedzieć? Jadąc do Guzen,
zrobiłem kwerendę, jak to się robi oczywiście. Nie było dotychczas, jeżeli mamy do czynienia z czymś takim jak katyń polskiej inteligencji, prawda? Zginęło tam 30 tysięcy osób, co najmniej połowa to byli ludzie wykształceni. Długo by wyliczać wybitnych ludzi, których tam straciliśmy. Między innymi ważnego dla kina, czyli wynalazcę ręcznej kamery Mieczysława Pruszyńskiego, Henryka Sławika, znakomitego grafa Ormickiego. Długo, długo można by mówić, prawda? I poza tym wszystkim były jakieś reportaże takie typowe zwyjazdowe, że reporter wchodzi do autobusu, prawda? I mieliśmy tutaj właściwie takie trzy dekady, 27 lat niepamięci po 89, a wcześniej też w zasadzie mogliśmy coś robić. Można mówić o Witoldzie Pileckim też nie kręcono wcześniej, prawda? Nie było specjalnej atmosfery. Ale ten kult martyrologii uprawiała już władza komunistyczna i o ile o Święcimiu powstawały filmy, tutaj jakby nic się nie wydarzyło. Dopiero 3 lata temu Hiszpanie nakręcili film o Guzen pod tytułem Fotograf z Mauthausen, opowiadającą prawdziwą historię Francisco Boyce'a, który w wieku lat 25 jako republikanin został zesłany tam i później był świadkiem w procesach norymberskich. To mnie bardzo zdziwiło, dlaczego właściwie tutaj Guzen pozostało taką białą plamą. Do Guzen jeszcze wrócimy. Ja i do filmów obozowych jako pewnej kategorii filmowej, ale chciałem jeszcze na sekundkę wrócić do Nagich wśród wilków i do tej ekranizacji z 2015 roku. Pytanie do profesora Klejsy. Po 2000 roku mniej więcej kino niemieckie zaczęło w dużej ilości kręcić filmy poświęcone II wojnie światowej. Pojawiły się nowe, zupełnie nieznane do tej pory wątki martyrologii Niemców wypędzonych, wątki męczeństwa i bohaterstwa Niemców walczących z nazistami, Sophie Scholl, Stauffenberg, to są te postaci kluczowe. Natomiast heroiczne postaci komunistów, czyli te postaci z panteonu komunistycznego, nie były obecne w tej kinematografii, nie musi to nas dziwić, nie powinno nas to dziwić. Ale jednak w 2015 roku kino niemieckie sięgnęło po bohaterskich kapo komunistycznych, którzy ratowali żydowskie dzieci, poświęcając własne życie, prawda? Jak wytłumaczysz ten zwrot w niemieckiej kinematografii? Na czym to polega? Czym to jest spowodowane? Tutaj wzdycham, ponieważ rzeczywiście trochę zajmowałem się tym tematem przez ostatnie lata i to taki temat, o którego faktycznie głowa boli. Tych filmów jest bardzo dużo przede wszystkim. Ja dość dużą kolekcję płyt DVD skompletowałem. To są w większości filmy, to dosyć ciekawe, to nie są tylko filmy telewizyjne, ale to są w większości filmy telewizyjne. To znaczy to są filmy skierowane do masowego widza. To jest bardzo interesujące. A zatem one siłą rzeczy posługują się pewną konwencją, powiedziałbym, spłaszczającą, takim stylem bardzo zrozumiałym dla wszystkich widzów. To nie jest kino artystyczne takie, jakie z kina niemieckiego, z historii kina niemieckiego znamy na przykład z lat 70. Wówczas także był taka fala filmów historycznych, ale wiele z nich było zrealizowanych w sposób właściwy kino autorskiemu, bardziej wymagającego, stylu, który bardziej wymagał estetycznie od widza większego przygotowania. Natomiast faktycznie fakt, że nie zaraz po zjednoczeniu, to jest dosyć ciekawe, tylko właśnie gdzieś na przełomie wieku ta fala filmów się pojawiła, to jest ewidentne, zresztą sami niemieccy autorzy o tym bardzo, bardzo dużo piszą. Faktycznie można by te filmy podzielić już tematycznie, nie estetycznie, na dwie grupy. To znaczy są to filmy historyczne o poszczególnych postaciach, biograficzne zwłaszcza, tak jak wspomniałeś o Stauffenbergu, dwa filmy w tym samym roku, film o Sophie Scholl, głównie właśnie o bohaterach ruchu oporu. Z drugiej strony to są filmy o niemieckich ofiarach, tak, o
także o ofiarach cywilnych, ale także niestety o tak zwanym bohaterskim Wehrmachcie. Tych filmów zrealizowano dość dużo. Ja myślę, że one są przejawem, patrzę teraz z takiej trochę wyższej perspektywy, nazwijmy to politycznej, jednak scalenia dwóch typów pamięci, to znaczy typu NRD-owskiej pamięci o narodowym socjalizmie II wojny światowej oraz RFN-owskiej. To znaczy dla RFN-owskiej oczywiście zawsze Stauffenberg był od 1955 roku takim symbolem. Ta? Sophie Scholl troszkę później. Także mówiono od pewnego momentu także o losie Niemek i ich traumach związanych z spotkaniem z żołnierzami Armii Czerwonej. Z kolei w NRD istniały pewne tematy tabu i oczywiście tym tematem tabu była przede wszystkim działalność Armii Czerwonej, jej rola w faktycznym wyzwalaniu i w faktycznym parciu na wschód. Natomiast były miejsca pamięci bardzo istotne. To oczywiście pamięć bombardowania Drezna, to jest także pamięć Buchenwaldu i to jest pamięć o konkretnych komunistach, prawda? Właśnie o Ernście Thälmannie, o którym wspomniała pani profesor. To jest ciekawa zresztą sytuacja, bo on trafił do Buchenwaldu dosłownie chyba 2 tygodnie przed odebraniem mu życia, prawda? Wcześniej był przetrzymywany w innych obozach. Ale także duża część liderów partii komunistycznej w NRD po prostu miała ten epizod obozowy z przyczyn politycznych w swoich biografiach. Natomiast po 2000 roku właśnie zaczęto integrować niektóre z tych elementów NRD-owskiej pamięci do ogólnej, takiej panniemieckiej, właśnie takiej Bundespamięci, można by rzec. Nakręcono zresztą także film o Dreźnie, prawda? Mniej więcej w tym samym czasie pojawił się film o Gustlowie. Czyli gdyby z jednej strony pamięć tego rodzaju, z drugiej strony pamięć właśnie o statku podwodnym, który został zatopiony przez Sowietów. Powstał także miniserial Nasi Ojcowie, Nasze Matki, nasi Ojcowie. I o czym mówię? Z tego powodu, że film Nadzy wśród wilków został zrealizowany przez tę samą ekipę, to znaczy reżyserem był Filip Kadelbach, autorem scenariusza Stefan Kolbic, a producentem Nico Hoffman. To znaczy ci sami autorzy spotkali się także właśnie przy Dresden, przy serialu Nasze Matki, nasi Ojcowie. Oni po prostu umieją to robić. To znaczy to są faktycznie filmy, które są opowiedziane z pewnym, no nie powiedziałbym epickim oddechem, bo jednak czas, miejsce akcji jest tutaj dosyć ograniczone, ale to nie są takie typowo nisko czy średnio budżetowe filmy telewizyjne. Znaczy to są filmy o dużych budżetach, prawda? To widać w tym, że scenografia jest bogata na tyle, że co niestety czasem widać w polskich filmach fabularnych, historycznych, że mamy bardzo dużo zbliżeń. Tam tego nie ma, tam mamy te plany ogólne, dalekie, tam widać tę przestrzeń, która musiała zostać wykreowana. Mamy tam świadomość tego, że aby obraz filmu historycznego oddziaływał na widza, kostiumy muszą być właściwe, efekty specjalne. To wszystko w tych filmach, to są dobrze zrealizowane filmy, filmy właśnie przede wszystkim na rynek telewizyjny, ale to jest taki, powiedziałbym, wyższa półka, prawda? Zresztą te filmy otrzymywały rozmaite nagrody za właśnie produkcje telewizyjne, były także kupowane przez telewizję w innych krajach. To wszystko także ma swój wymiar. Także z tej perspektywy ja widzę film Filipa Kadelbacha jako kolejny rodzaj bardzo przemyślanego pomysłu na opowiadanie swojej własnej historii, tak, która już nie jest podzielona na te zwaśnione pamięć nerdowską i RFN-owską, tylko buduje taką jedną wspólną pamięć właśnie poprzez cykl tych kolejnych filmów o kolejnych wcieleniach bądź niemieckich ofiar, bądź niemieckich bohaterów ruchu oporu. Ale czy nie płacą Niemcy za to ceny po prostu prawdy historycznej? Znaczy, bo uwiarygadniając, legitymizując propagandę NRD-owską,
no, można powiedzieć, spychają na margines, w zapomnienie ofiary terroru komunistycznego. Jeżeli Kadelbach robi filmy o bohaterskich komunistach w Buchenwaldzie, to wiadomo, że nie powstanie film o tym, jak NKWD w Buchenwaldzie i w Sachsenhausen zamordowało kilkadziesiąt tysięcy przeciwników politycznych już po 1945 roku. Jeśli można ten wątek pociągnąć, myślę, że tu wchodzimy w podobną sytuację, Niemcy to mówią Opfer Konkurenz, tak? Czyli trochę konkurencji ofiar, która jest oczywiście inna z perspektyw różnych grup społecznych, które faktycznie w czasie wojny i po jej zakończeniu, tak, były prześladowane przez, no właśnie, przez reżimy totalitarne, a nie tylko przez jeden z nich. Tak. To jest ten sam problem, który był związany z Buchenwaldem jako miejscem pamięci w latach 90., czy chyba na przełomie wieku. Tak. Tu musiałbym sprawdzić poszczególne nazwiska i daty, natomiast generalnie rzecz biorąc, były dwa środowiska, które spierały się co do tego, w jaki sposób to nowe miejsce pamięci w Buchenwaldzie ma wyglądać. Tak. I Stowarzyszenie ofiar tego Speziallager, czyli tego obozu sowieckiego dla więźniów politycznych, który działał w drugiej połowie lat 40., bardzo protestowali przeciwko nowym ukształtowaniu topograficznym muzeum w Buchenwaldzie. To znaczy stworzono, owszem, osobną wystawę. To było zresztą pierwsze pytanie, czy stworzyć dwie wystawy, czy jedną wystawę, prawda? Ofiar totalitaryzmu, czy osobno ofiar nazistowskich i ofiar reżimu komunistycznego. Postanowiono, że będą dwie różne wystawy. Natomiast później, gdy doszło do realizacji tej idei, okazało się, że ta druga wystawa to jest wystawa, do której wchodzi się jak gdyby inną bramą niż do głównego obozu, prawda? Czyli jak gdyby ten drugi obóz został trochę zredukowany, znaczenie tego drugiego obozu komunistycznego zostało niejako zredukowane. Można by oczywiście tutaj per analogiam sądzić, że w przestrzeni medialnej można by, że w przestrzeni medialnej zachodzi tutaj podobna relacja, ale ja myślę, że przedstawiciele ARD czy CDF telewizji niemieckiej mogliby równie dobrze wtedy odpowiedzieć, że no tak, ale jednak zrealizowaliśmy 10 filmów dokumentalnych o komunistycznych ofiarach, prawda? I to oczywiście na poziomie faktografii byłoby zapewne prawdą, natomiast nie zmienia to faktu, że no właśnie dla masowego widza, czyli dla tych przysłowiowych Amerykanek, które w Auschwitz pytają, czy oni byli ubezpieczeni, prawda? Że dla tego typu widzów filmy, które realizuje trio Kadelbach, Kolbitz i Hoffman, to są filmy dla nich adresowane i im pewnie będą się podobały najbardziej. Pani profesor, ja mam to samo pytanie do pani, to znaczy jak pani rozumie ten fakt włączenia do pamięci ogólnoniemieckiej w Niemczech demokratycznych i pozbawionych, że tak powiem, cenzury ideologicznej, włączenie tej spreparowanej propagandowej pamięci NRD-owskiej. Czym to wytłumaczyć? Znaczy ja chciałam tutaj zwrócić uwagę na kilka wątków. Tak jak pan profesor mówił, to są rzeczywiście filmy bardzo dobrze zrobione, ale trzeba też na to zwrócić uwagę, że każdy z tych filmów, Nazy wśród wilków, czy też inne filmy dotyczące II wojny światowej, on odpowiada na potrzebę czasów, w których powstał i pokazuje pewną prawdę tych czasów także. I o ile ta pierwsza ekranizacja z 1963 roku, ona moim zdaniem o wiele lepiej pokazuje rzeczywistość obozową. Jeśli chodzi o to, jak wyglądają baraki, pokazuje wjazd, bramę wjazdową, pokazuje to, co często pojawia się w pamiętnikach dotyczących Buchenwaldu, to znaczy niesamowite błoto. To był taki motyw, który się bardzo często powtarzał. Pokazuje ten słynny napis na bramie wjazdowej kilkukrotnie, czyli jeden das seine, każdemu co się mu należy, na co zasłużył.
nie pokazuje budynku komendantury bardzo bogato wyposażonego, tylko raczej skromnie. Także ten pokój, w którym starszy obozu, więzień starszy obozu urzędował, jest urządzony bardziej zgodnie z duchem czasu. Pokazuje umywalnie takie, jakie były. I dlaczego oni to tak robią? Dlatego, że oni korzystali z autentycznych wnętrz. W 1963 roku. Ja się bardzo dokładnie temu przyglądałam i moim zdaniem to nie są wnętrza z Buchenwaldu, bo Buchenwald był już zniszczony, baraki, ale na przykład te umywalnie i część baraków to na pewno jest Sachsenhausen, brama wjazdowa z Buchenwaldu. Czyli pewne elementy rzeczywistości są o wiele lepiej pokazane. Także pan profesor mówił o kapo. Ta kwestia kapo jest o tyle ciekawa, że po prostu komuniści byli pierwszymi więźniami mówiącymi też po niemiecku i oni, im łatwiej było robić pewną, powiedzmy, karierę w strukturze obozowej, bo oni się mogli swobodnie komunikować z obsługą obozów, czyli po prostu z SS, z Niemcami, więc jak gdyby to troszeczkę też to tłumaczy, a także to, że oni po prostu lepiej już znali rzeczywistość. Zaś w tym filmie z 1963 roku jest pokazany dylemat kapo, typującego do marszu śmierci tak zwanego. Znaczy oni tam używają terminu ewakuacja, ale de facto były to marsze śmierci, ponieważ większość tych więźniów ginęła po drodze. I jest taka bardzo dramatyczna rozmowa, w której on tłumaczy, tak, musiałem wysłać te 10 tysięcy na śmierć, ale po to, żeby reszta ocalała. Rozumiesz? Rozumiesz? Czyli ten wątek się pojawia. To nie jest tak, że tych bolesnych wątków nie poruszano. Zaś jeśli chodzi o pamięć, musimy zastanowić się nad tym, kim były ofiary i kim byli więźniowie narodowości niemieckiej w obozach. To rzeczywiście byli przeciwnicy polityczni Hitlera, w dużym stopniu komuniści, socjaldemokraci, trochę chadeków, ale jak gdyby stosunek do komunistów jest, można powiedzieć, różny, bo komuniści nie są traktowani jako ci, którzy zainstalowali system komunistyczny w RD, bo uważa się, że był to system przyniesiony z zewnątrz, przez Armię Czerwoną przede wszystkim i to funkcjonuje obecnie też w pamięci bardzo często niemieckiej, zaś komuniści byli po prostu naszymi ofiarami Hitlera. Należeli do naszych ofiar Hitlera. Stąd tak łatwo jest ten wątek Buchenwaldu wmontować po prostu w opowieść o II wojnie. My musimy pamiętać, znaczy nie wiem, czy pan profesor to potwierdza, ale ja kiedyś po prostu proszona, ja kiedyś uczestniczyłam w Stanach Zjednoczonych w dyskusji nad filmem Nasze matki, nasi ojcowie. I wtedy padło pytanie z sali, czy ja jestem w stanie wymienić jeden film nakręcony w Republice Federalnej Niemiec poświęcony tematyce obozowej. Nie byłam w stanie, potem to bardzo intensywnie sprawdzałam, takiego filmu nie było do 1989 roku. Po prostu takiego filmu nie było. Czyli jak gdyby w Republice Federalnej kręcono filmy wojenne albo dofinansowywano inne, w tym polskie filmy, pokazywano polskie filmy obozowe, na przykład pokazywany był głośny film, znaczy no pierwszy film o obozie Wandy Jakubowskiej, Ostatni etap, zapewne znany Państwu, to taki bardzo głośny film o Oświęcimiu. Jakubowska była więźniarką Oświęcimia, Auschwitz, który zresztą zdobył też nagrody w Paryżu w 1948 roku. I on także był kręcony w obozie koncentracyjnym, był kręcony w Auschwitz. Więc Niemcy po prostu na Zachodzie nie kręcili takich filmów, nie mieli takiego doświadczenia z tego typu filmami. Ten drugi film, Nadzy wśród wilków, moim zdaniem on doskonale pokazuje to, co się zmieniło w sposobie patrzenia na obóz koncentracyjny. I teraz mamy w końcu lat 90. kilka filmów,
filmów poświęconych losom dzieci. No, słynne Życie jest piękne na pewno, ale też Chłopiec w pasiastej piżamie, brytyjski bardzo głośny film pokazujący no, ten, nie wiem, taką zamianę, to znaczy więzień bawi się z dzieckiem przez druty, bawi się z dzieckiem pracownika obsługi obozowej, zamieniają się pasiakami i na śmierć idzie syn właśnie tego kogoś z obsługi, a nie to dziecko żydowskie. Więc było kilka takich filmów o wojnie i ten film z Nazy wśród wilków z 2015 roku jak gdyby absorbuje kilka wątków. Ja nie wiem, czy pan profesor, czy panowie zwrócili na to uwagę, ale na przykład pojawia się taki motyw, oni mówią, że do chłopca, którego znaleźli w walizce, że a teraz będziesz się ukrywał, to będzie taka zabawa, tak, że bawimy się w ukrywanie. To jest dokładnie to, co się pojawiło w Życie jest piękne, gdy ojciec tłumaczył synowi, że teraz będziemy się bawili w ukrywanie. I ten film z 2015, on jakby przyjmuje kilka takich wątków z filmów nakręconych później, więc on dla mnie po prostu, znaczy no, był też ciekawy jako film, w którym skupiają się różne sposoby myślenia o II wojnie, pokazywania II wojny, ale też jako film, który zapożycza pewne elementy z innych filmów, a pewne wyrzuca i to wyrzucił jakby cały szereg tych, które jakby pokazywały de facto tę rzeczywistość obozową dosyć trafnie. Znaczy, chyba właśnie ten z 1963, jak już o tym wspominałam, pokazywał to dużo trafniej. Proszę Państwa, ja teraz zwrócę się do naszych widzów. Proszę Państwa, jeżeli macie Państwo jakieś pytania do naszych gości, to bardzo proszę przesyłać te pytania. Ja w końcowej części naszej rozmowy je lojalnie przekażę. A teraz chciałbym, żebyśmy przeszli do tej części rozmowy, która jest poświęcona no, głównemu tematowi historycznemu, czyli rocznicy wyzwolenia Mauthausen. I pytanie do Rafała Geremka, który jest autorem filmu dokumentalnego. Spotkałem się ze stwierdzeniami, że tym, czym był Buchenwald dla Niemiec, dla NRD, dla Niemiec wschodnich, tym jest Mauthausen dla Austrii, że też funkcjonuje coś takiego jak mit Mauthausen. Czy zetknąłeś się z tym podczas pracy nad swoim filmem? Nie sposób się nie zetknąć, oczywiście, że tylko że pamiętajmy, to jest mit Mauthausen, ale nie Gusen. Nie Mauthausen, oni nawet mówią, nasi ginęli w Mauthausen. Chodzi o to, że znaczna część Mauthausen powstało wcześniej, bodajże w 1938 roku, a tutaj mogę się pomylić, i tam kierowano przeciwników władz, przeciwników jeszcze Anschlussu i w ogóle ludzi, którzy się nie godzili na nazizm. I dopiero Gusen to było te drugie płuco obozu, bo starano się mówić, że Mauthausen była czapą, a pod nim 41 i innych obozów. Nie. To tak naprawdę był taki obóz, który miał dwa centra. A Gusen był ściśle związany z napaścią na Polskę. Już wiedziano, że trzeba będzie wywozić polską inteligencję. To było w planach i Gusen było zaprojektowane do eksterminacji warstw inteligenckich narodu polskiego. A cały pomysł na stworzenie Mauthausen, przekształcenie w muzeum w takie miejsce pamięci austriackiego ruchu oporu zrodziło się bezpośrednio po wojnie, kiedy próbowano stworzyć tą nienazistowską tożsamość Austrii, odciąć się radykalnie od nazizmu. No i pomógł temu fakt, że Gauleiter Linzu, Eisgruber, w ostatnich tygodniach przed zajęciem terenu przez Amerykanów postanowił wyeksterminować komunistów i w ogóle członków austriackiego ruchu oporu, tak zwaną grupę 05 i innych. I przetrwała zaledwie garstka z tego obozu. Oczywiście Austriacy czczą ich na każdy możliwy sposób. Tam nawet w Gusen, ta uliczka, przy której jest memoriał dzisiaj Gusen, jest poświęcona Papa Gruberowi. To był jeden z zamordowanych członków austriackiego ruchu oporu. I z Mauthausen, o ile na przykład dobrze mi się rozmawiało z
z miejscowymi lokalnymi władzami, z tymi sołtysami, burmistrzami. To do dzisiaj ta próba, oni twierdzą w Mauthausen, że próbujemy tutaj zrobić z tego polski obóz. No, Guzen de facto był, że tak powiem, dedykowany eksterminacji Polaków, prawda? W związku z czym ta polska pamięć szczególnie powinna się przebijać. W Mauthausen oni stawiają temu opór, no, twierdząc, że Polacy oczywiście było ich wielu i tak dalej, ale tutaj wiele cierpiało, wiele narodowości i nie można tutaj zawłaszczać tej pamięci. Oni nawet w pewnym momencie oskarżyli polską delegację harcerzy o remilitaryzację obozu. I to świadczy o naszym poziomie, jakby naszej pamięci historycznej. Oni mają alergię na mundur. Oczywiście tutaj co innego tam, gdy przyszła młodzieżówka Socis albo Zieloni, prawda, to jest zupełnie coś innego. Więc jeżeli wysłałem, w końcu skończyło się, wysłałem maila do dyrektora Muzeum w Mauthausen. Czekałem na niego jakieś 2 miesiące chyba, zanim odpowiedzą. W międzyczasie nakręciłem ten film po prostu wchodząc z kamerą. Nawet się specjalnie tam nie kryliśmy. To i nakręciliśmy to, co trzeba było nakręcić, prawda? W międzyczasie tam nas dopadła jedna z pań, czy mamy zezwolenie. Powiedziałem, że oczywiście, że tak butnym tonem. Ona się ukłoniła i poszła, prawda? Po 2 miesiącach już film był zmontowany. Dostałem maila, że grzecznie mam jeszcze raz poprosić dokładnie opisać scenariusz i tak dalej i może wtedy zgodzą się tutaj na to. Więc wyraźnie widać, że te pomimo, że tam na poziomie dyrektorów różnych muzeów, prawda, uprawiana jest kurtuazja, to w dalszym ciągu między tą te stosunki nie są najlepsze, ciągle coś zgrzyta. Guzen paradoksalnie, ponieważ my byliśmy za żelazną kurtyną, udało się ocalić dzięki włoskim aktywistom, którzy nie pozwolili zdewastować tego krematorium. Później tam powstał memoriał. Ja nie wiem, czy ktoś, sam Cyrankiewicz przeszedł przez Mauthausen-Guzen, w związku z czym wydawałoby się, że jakaś tutaj pamięć powinna istnieć, ale nie mieliśmy wielkiej mocy sprawczej w czasach PRL-u. Mnie przez lata mówiono o nieżyczliwości lokalnych mieszkańców. I tutaj rzeczywiście oni odpychali od siebie, no, obawiając się, że na nich zrzucona zostanie jakaś tam odpowiedzialność. Rzeczywiście było tak, że bardzo łatwo tam uwierzono w okolicy, że tam siedzą kryminaliści, a nie żadni więźniowie polityczni, prawda, i że nie ma tam, nie dochodzi to tam do żadnych morderstw. W związku z czym to oczywiście obciąża tam lokalną pamięć i dzisiaj bywa z tym różnie. Natomiast rzeczywiście szokującym jest, jak państwo tam, na pewno państwo byliście, szczególnie pani profesor, w tym miejscu, i jeżeli widzimy, że willa, w której domek w zasadzie taki, w którym był dom publiczny SS, to zwykły domek i tam człowiek sobie cieszy się tym swoim ogródkiem, leży na leżaku i odgania tam kamerzystów. To było chyba dla mnie najbardziej szokujące, bo to się nie mieści w naszej wrażliwości. Już oczywiście, bo o tym wszyscy zapominają, ponieważ wszyscy zwykle idą i filmują, fotografują tą willę, która jest domem komendatury, prawda? Wszyscy się zastanawiają, oczywiście jest, korespondowałem z nim, on się nie zgodził na spotkanie ze mną, mówię o poszacherze, o tym przedsiębiorcy, który zajmuje teren kamieniołomu, który dzisiaj jest skłonny do jakichś negocjacji, ale już rzeczywiście sprawa jest zaawansowana i rząd austriacki chce to kupić. Natomiast rzeczywiście jest cały czas ta sytuacja, nawet jeżeli dojdzie tutaj do jakiejś wykupu tego terenu, to ta konfrontacja naszej pamięci historycznej jeszcze nastąpi, tego jestem pewien. Jeżeli ja dobrze ciebie zrozumiałem, to stworzenie mitu Mauthausen w Austrii miało związek z tą narracją, że Austria jest pierwszą ofiarą Hitlera, prawda? To było to pytanie moje początkowe. Ja chciałem jeszcze panią profesor zapytać o zjawisko, o którym wspomniał profesor Kleysa, czyli o tę konkurencję ofiar, Opferkonkurrenz. Czy
że tak powiem, dbanie o Mauthausen, a opuszczenie całkowite Gusen właśnie można tak rozumieć, że z punktu widzenia austriackiego dowartościowanie Gusen byłoby osłabieniem tego przekazu mitologicznego. Czy ja dobrze to rozumiem? To znaczy jakby jest kilka wątków. Jeśli chodzi o konkurencję ofiar, ona się bezpośrednio wiąże z pana poprzednim pytaniem do pana Rafała Geremka, to znaczy o mit Mauthausen. My musimy pamiętać, że to nie Austriacy zamienili Mauthausen w miejsce pamięci. Ten rejon należał do strefy okupacyjnej ZSRR i to ZSRR zachowało obóz i przekazało rządowi austriackiemu, właściwie władzom austriackim przed uzyskaniem niepodległości w 1955 roku, przekazało jako niemalże gotowe, w pewnym sensie urządzone miejsce pamięci, którym Austriacy mają się zajmować. Jeśli chodzi o Gusen, tam na początku były pewne pomysły upamiętnienia Gusen, ale jeszcze w okresie, kiedy Austria nie miała niezależności państwowej po 1945 roku, właściwie zapadła decyzja o stworzeniu tego centralnego miejsca pamięci w Mauthausen. I Mauthausen stało się dla Austrii centralnym miejscem pamięci. Mauthausen było czapą dla większości obozów na terenie Austrii. Jeśli chodzi o decyzję dotyczącą powstania Mauthausen, to wiemy, że ona zapadła bardzo szybko po Anschlussie, ale o czym się bardzo rzadko mówi, mniej więcej, bo my też tworzymy pewną mitologię wokół tego obozu Mauthausen czy Mauthausen-Gusen, decyzja o utworzeniu drugiego obozu zapadła niemalże w tym samym czasie, czyli jeszcze przed inwazją na Polskę. I o tym też trzeba pamiętać. W Mauthausen znaleźli się rzeczywiście przeciwnicy III Rzeszy, bardzo wielu komunistów, socjalistów, socjaldemokratów, potem także grupa księży katolickich czy teologów jak papa Gruber. I to oni w grudniu 1939 roku zaczęli, byli pierwszymi budowniczymi Gusen. Dopiero potem skierowano tam Polaków. Od marca już tam Polacy stacjonowali, Polacy z Mauthausen stacjonowali w bardzo prymitywnych barakach, budując ten obóz, a pierwszy transport trafił 24 maja 1940 roku i byli to wyłącznie Polacy przewiezieni z Dachau. Wkrótce będziemy obchodzili granice. Więc jakby ta historia Gusen jest troszeczkę bardziej zagmatwana. Gusen na początku nie miało pełnej samodzielności, ale miało od początku dużą samodzielność. Ten obóz nie miał jednolitej nomenklatury, stąd też liczne kłopoty z tym, jak to teraz nazywać, bo przez pewien czas było to Mauthausen, zaś Gusen określano mianem Unterkunftgusen, czyli jak gdyby to drugie miejsce lokalizacji, ale potem w końcowym okresie wojny było to już wyłącznie KL Mauthausen, o czym też warto pamiętać. Gusen stracił niezależność w końcowym okresie wojny, więc tutaj jest jakby cały szereg komplikacji. Ja nie mówię tego, żeby w jakiś sposób usprawiedliwiać władze austriackie, tylko chcę pokazać, że jak gdyby ta historia obozu jest bardzo skomplikowana, jest bardzo niejasna, że bardzo wiele rzeczy jest nieodkrytych. I no to się wiąże z tym, że właśnie wokół tego obozu i wokół Gusen powstają liczne mity. Nie ulega wątpliwości, że próba eksponowania Gusen traktowana jest troszeczkę jako próba umniejszenia roli Mauthausen przez część Austriaków. Ale też istnieje bardzo duża grupa Austriaków skupionych między innymi w tak zwanym komitecie Gusen. Są to osoby skupione wokół pani Magdy Gamer, ona i jej męża, oni właściwie tworzyli ten komitet, teraz tam już weszła jakby kolejna generacja. Niektórzy od początku walczyli o to, aby przywrócić pamięć o Gusen. Oni w tym zakresie współpracowali też ze stroną polską, do dnia dzisiejszego współpracują ze stroną polską, są niezwykle pomocni. I tutaj oczywiście trafiamy na taką barierę związaną z tym, że Gusen leży 5 kilometrów od Mauthausen. I po prostu pojawia się problem też taki techniczny, jak to zorganizować. Gusen nie było obozem tak zwartym jak Mauthausen. On to był obóz rozproszony. Najpierw powstało Gusen 1,
Potem kilka kilometrów dalej powstało Guzen II, czyli to słynne Bergkrystal, gdzie po prostu we wzgórzu, w górze Bergkrystal wydrążono sztolnię i tam prowadzona była produkcja zbrojeniowa, nie wiem, na potrzeb Messerschmitta między innymi, ale też bardzo wiele innych tajemnic. I ten wątek jest dla Austriaków bardzo ciekawy, bo to jest bardzo mało znane. I powstało też Guzen III. To wszystko jest rozrzucone na bardzo dużym terenie. Jeśli chodzi o ten właściwie Guzen I, który w dużym stopniu został podzielony na działki, rozparcelowany, powstało tam osiedle mieszkaniowe, a kamieniołom plac apelowy trafił do rodziny Poszachera, no to teraz mamy taką sytuację, że pan Poszacher sprzedał swoją część swojemu bratu, który prowadzi przedsiębiorstwo. I owszem, oni, jest jakby przez lata Poszacher mówił, że chce to sprzedać. I rząd austriacki nie podjął decyzji o zakupie. Dopiero ostatnio, gdy powstawała koalicja rządowa, na skutek zabiegów dyplomatycznych, ale też zabiegów członków Rady Naukowej Miejsca Pamięci Mauthausen, Rada wystosowała taki list do prezydenta Austrii, aby pośredniczył w tej sprawie. W umowie koalicyjnej znalazła się wzmianka, że rząd austriacki będzie działał na rzecz wykupienia tych działek. Więc tam są, ale jakby do pana Poszachera należy tylko część terenów poobozowych. Pozostałe należą do innych osób, do innych wspólnot, więc ta sytuacja jest bardzo skomplikowana i jak gdyby lęki lokalne związane są może chyba w małym stopniu z tą konkurencją ofiar, bo ja bym powiedziała, że mimo wszystko tam istnieje już świadomość tego, że było Guzen, że były ofiary, kim były te ofiary, przynajmniej jeśli chodzi o środowiska lokalne, bo na terenie, jeśli mówimy o Austrii jako całości, wygląda to znacznie gorzej. Ale tam jest taki, bym powiedziała, całe mnóstwo też takich problemów technicznych. I o czym warto pamiętać, Mauthausen w Austrii nie jest miejscem w żaden sposób zapełnianym. Ja, na początku lutego pani, która zajmuje się działalnością dydaktyczną, podawała dane, była na takim spotkaniu, ona podawała dane, że blisko 300 tysięcy rocznie odwiedza Mauthausen. Są to przede wszystkim uczniowie ze szkół austriackich i oni o tym Mauthausen wiedzą bardzo dużo. Od pewnego czasu oni też mają podawane informacje, że więcej informacji dotyczących Guzen, ale generalnie no jak gdyby w Mauthausen jest też taka cała infrastruktura, która pozwala na organizowanie lekcji, różnego typu zajęć. No i teraz jak gdyby ta kwestia Guzen. Ja myślę, że po prostu przez lata nie było jakby takiego właściwego nacisku, aby pokazać, jak ten obóz, jaką rolę on odegrał w realizacji polityki okupacyjnej III Rzeszy skierowanej przeciwko Polakom. I to jest jakby nasza rola, nasze zadanie, co staramy się robić, też ja staram się robić jako członek, jako przedstawiciel Polski w Międzynarodowej Radzie Miejsca Pamięci Mauthausen, a także jako historyk, bo dopóki nie będzie po stronie austriackiej świadomości, jaką rolę rzeczywiście odgrywało Guzen, dopóty będzie nam trudno znaleźć sojuszników w tej walce o godne upamiętnienie Guzen. Tutaj jakby wiedza jest kluczowa. Jeśli o jakimś miejscu niewiele wiemy, ono dla nas nie istnieje. Istnieje Mauthausen i istnieje brak zrozumienia dla zabiegów strony polskiej o upamiętnienie czegoś, o czym nic nie wiadomo. To jest jak gdyby kwestia kluczowa. No, nie sposób się z panią profesor nie zgodzić, że wiedza jest kluczowa, ale istnieje takie zjawisko jak odmowa wiedzy, która to odmowa wiedzy wynika czasem po prostu z dobrze lub źle pojętego interesu własnego. Dla własnego interesu odmawiam przyjęcia do wiadomości pewnych faktów. Teraz mam pytanie do Rafała Geremka, bo powiedz mi, jak ty jako filmowiec tłumaczysz to, że
nie było do tej pory filmu o Guzen, o Mauthausen, w sytuacji, kiedy mamy, my Polacy mamy gotowy scenariusz, mamy 5 lat kacytu Grzesiuka. No jest to książka, która doskonale funkcjonuje w świadomości czytelniczej polskiej, jest wciąż czytana, jest wciąż bardzo wysoko ceniona i przez czytelników, i przez literaturoznawców. Nic tylko brać i kręcić. Z czego wynika ta nieobecność? Jak ty sądzisz jako filmowiec, który potencjalnie też mógłby to zrobić? Mateuszu, bardzo dziękuję za to pytanie. Znaczy, scenariuszów mamy kilka i ja chciałem nawiązać do tego, co mówiła pani profesor, ponieważ jednym z bohaterów na taki film mogłaby być właśnie grupa Marty Gamer, tak się ich określa, ale tak naprawdę pierwszym, człowiekiem, który mieszkał w okolicy i zajął się tą sprawą, zaczął wszystkim mówić: ludzie, opamiętajcie się, my to sobie tutaj robimy grilla, a wy nawet nie wiecie, że robicie tego grilla obok krematorium. Był Rudolf Hauenschmidt, uczeń Marty Gamer, miejscowej nauczycielki, która przyjechała z Wiednia, która miała bliste pojęcie o tej okolicy. Ona przyjechała do męża, do tej górnej Austrii i w zasadzie oni razem stworzyli taką małą grupę, która jest tam postrzegana jako zdrajcy po prostu. No to oni wprost tego nie mówią, ale po prostu mnie się marzy teraz taki dokument, na przykład fabularyzowany, który pokazuje jakby ich walkę z tą niepamięcią tam. To jest jakby jeden temat, który przychodzi mi do głowy, prawda? Ponieważ oni stoczyli jakąś walkę z tą lokalną społecznością, żeby w ogóle przyjęła do wiadomości, bo oni notorycznie odmawiali wywiadów i mówili, że tu w ogóle żadnego obozu nie było i życie musi iść dalej, w ogóle mamy mały kraj, a tu nie można nigdzie budować nic i zatruwacie nam tylko życie. Oni wszystkiego nam w ogóle nie opowiedzieli, ale ich tam spotykały straszne rzeczy. Dziękuję też Instytutowi Pileckiego, który nakręcił właśnie krótki taki film o Rudolfie Hauenschmidzie, człowiek, który jest inżynierem i po godzinach stworzył taką dużą historyczną książkę, która jest oczywiście, on jest historykiem amatorem, ale ma dużą wartość poznawczą. A rzeczywiście to jest niepojęte, że książka 5 lat kacetu, która była w ogóle kultowa w czasach PRL-u, powiedzmy sobie, była składowana w ogromnych nakładach. Nigdy nie była brana pod uwagę. Ktoś, zdaje się, tam jakąś sztukę teatralną chciał robić, ale o efektach nie słyszałem. Ja stawiam taką tezę, że po prostu to nie jest bohater na miarę epickiego wyobrażenia o patriotyzmie, o tym, jak się Polak powie, jak powinien wyglądać polski patriota. To był człowiek, który przechytrzył ten cały system. I on był, Grzesiek był geniuszem. To był cwaniak z warszawskiej ulicy, który przechytrzył ten system, bimbając sobie, udając, że się męczy. Tutaj taki klasyczny bumerang, który rozgryzł ten system. I on jeszcze mu opowiadał często o tym, tych różnych swoich też wywiadach, wspomnieniach, o tym, że on udawał, że potrafił znakomicie rozgryźć tą psychologię SS-manów. To znaczy on też kiedy był pobity, starał się to wypierać, nie myślał o tym po prostu, żeby po prostu jakoś przeżyć. Oprócz tego pogoda ducha, mandolina, prawda, to chodził po tych barakach, opowiadał dowcipy, całą tą wojnę w ten sposób przeżył. Cwaniak nie mógłby być bohaterem narodowym, tak się wielu wydaje, dlatego po niego nie sięgnięto. Poza tym, kim był Grzesiuk? Grzesiuk po wojnie wstąpił jeszcze w 1946 roku wstąpił do PPR. Później był dzielnicowym działaczem w ogóle, aktywistą partyjnym. W związku z tym to też być może dla niego, po niego nie sięgano. Nakręcono dwa duże filmy dokumentalne, takie dosyć sympatyczne, fajne, dobrze zrobione o samym Grzesiuku, ale o Mauthausen rzeczywiście nie. Jakoś ten, znaczy moim zdaniem, no tutaj mamy też klimat lat 90., prawda, kiedy mówiono jeszcze o bohaterszczyźnie, że tutaj pokażmy szmalcowników, pokażmy własne grzechy, a nie kręćmy w końcu o tych bohaterach. W związku z tym stało się tak, że po 30 latach mamy film o rotmistrzu Pileckim, prawda? I ten właściwy dopiero ma być nakręcony. Więc ta atmosfera lat 90. niechęci do pokazywania bohaterów tutaj też ma swoje znaczenie.
No właśnie, może w tej jednej kwestii powinniśmy zacząć naśladować Niemców, prawda? Bo zarzuca się często Polakom, że naśladują we wszystkim Niemców, a w tej akurat jednej kwestii jakoś nie chcą Niemców naśladować. To jest bardzo ciekawe. Naśladujmy Czechów. Czesi zrobili w koprodukcji, bo w pewnym momencie stwierdzili, że nie, nasi reżyserzy nie są tak dobrzy. Zrobiono dwa duże filmy o zamachu na Heydricha. Co najmniej kryptonim SHNS jest bardzo dobrym filmem. Przepraszam, Operacja Anthropoid, tak się nazywa ten film, który jest naprawdę na wysokim hollywoodzkim poziomie. To nie jest tak, że Czesi też się nie rozliczają z własną trudną przeszłością. Niedawno widziałem taki film Protektor, który mówi o tej bierności Czechów wobec Holokaustu, o tym takim przyzwyczajaniu się do życia w protektoracie i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj dwutorowo ta pamięć powinna funkcjonować. Ale rzeczywiście w dalszym ciągu mamy tę sytuację polityczną, która destabilizuje powstawanie takich filmów, prawda? No bo jeżeli ktoś wpada na pomysł zrobienia dużej, epickiej opowieści o czasach II wojny światowej, czyli gdzie Polacy są bohaterami, od razu taki film zyskuje etykietę filmu pisowskiego, tak? W związku z tym już nie można w nim brać udziału i tak dalej. Mamy teraz, ja szczerze mówiąc żałuję, że mamy dwa średnie filmy o Dywizjonie 303, a nie mamy ciągu jednego takiego naprawdę świetnego. Rafale, kończąc temat filmowy związany z Mauthausen, jeszcze chciałem cię zapytać, czy spotkałeś się z jakąś trudnością przy realizacji tego filmu? Jakby co było największą barierą czy przeszkodą? Czy to było na etapie zdobywania informacji, dokumentacji do filmu, czy już podczas realizacji były jakieś przeszkody? Nie, no to właśnie właściwie ten wątek poruszyłem już wcześniej. Obóz w Mauthausen, Muzeum Mauthausen było twierdzą i taką trudną do przebycia, prawda? Jeśli chodzi o samych mieszkańców, to oczywiście z trudem, ale dzięki Marcie Gamer oni się jakoś tam otwierali, prawda? W związku z tym, ale cały czas oni uważają, że są obiektem ataku. W związku z tym to jest ciekawe bardzo, że po II wojnie światowej oni uważali się za ofiary w ogóle, ponieważ w momencie, kiedy obóz został wyzwolony, czy porzucony tam w jakiś tam sposób, rozpoczęły się wycieczki w celu zdobycia pożywienia. No i tutaj sowieccy więźniowie potrafili być dosyć brutalni wobec tych gospodarzy, często ich tam tłukąc, wyrywając im te kaczki, prawda? W związku z tym w ogóle oni się uważali za ofiary długi czas. A później mieli tą, i tu rzeczywiście, przepraszam pani profesor, ma pani pełną rację, trzeba było wspomnieć o sowieckiej okupacji, to Sowieci w ogóle zniszczyli guzę. Prawda? I uniemożliwili jakieś bezpośrednio po wojnie oddawanie czci tym ludziom. Pani profesor, ja chciałbym jeszcze chwileczkę porozmawiać o projekcie badawczym, który pani w tej chwili prowadzi w Instytucie Pileckiego, projekcie związanym z Mauthausen Guzem. Gdyby pani zechciała powiedzieć, na czym ten projekt polega, na czym pani w tej chwili pracuje. Więc jeśli chodzi o badania dotyczące Guzem, to w gruncie rzeczy to nie jest tak, że tych badań nie było. Badań było sporo, tylko problem polegał na tym, że prace dotyczące Guzem wychodziły spod pióra byłych więźniów Guzem. I to zarówno po stronie polskiej, jak też po stronie, czy też Mauthausen Guzem, po stronie austriackiej, jak też w innych krajach. Te osoby oczywiście starały się jakoś ustrukturalizować pracę i tam znalazło się bardzo wiele ciekawych faktów, ale tak naprawdę problem polega na tym, że potrzebna jest praca napisana przez historyków. Historycy
inaczej czytają źródła, rozumieją epokę, inaczej rozumieją te dokumenty. Jakby pewna taka swoista narracja dotycząca Guzen, która troszeczkę oscyluje, bym powiedziała, na krawędzi rzeczywistości i na krawędzi pewnej kreacji prawdy dotyczącej Guzen, właśnie wynika z tego, że te dokumenty nie zawsze były właściwie analizowane. One nie były analizowane w kontekście historycznym. I teraz tego nie zrobi socjolog, nie zrobi antropolog, nie zrobi tego działacz społeczny, a więc te osoby, które do tej pory próbowały się tym obozem zajmować. A więc gdy tylko zostałam przedstawicielem Polski w Międzynarodowej Radzie Miejsca Pamięci Mauthausen i zorientowałam się, że o Guzen nie ma żadnej pracy historycznej z prawdziwego zdarzenia, zaczęłam czynić starania, to znaczy starałam się uzyskać środki na takie badania i powiedzmy sobie szczerze, że odbijałam się od bardzo wielu drzwi, co wzorem mojego, powiedzmy, promotora z okresu studiów, on zawsze mówi, że pani Wando, takie rzeczy trzeba zbierać, a potem pani to wszystko opisze, ja to też kiedyś opiszę. W każdym razie w końcu udało mi się uzyskać pewne środki na badania w Instytucie Pileckiego, za co też jestem Instytutowi bardzo wdzięczna. I mamy taki krótki projekt, w przyszłym roku, mam nadzieję, ukaże się ta praca i ona będzie tak naprawdę takim wstępem do innego mówienia o Guzen. To nie będzie praca, która wyczerpuje wszystkie wątki. My próbujemy na razie zorientować się, co jest w archiwach, zgromadzić dokumentację, opracować pewne elementy, pewne wątki. Zaś na pewno to nie będzie praca wyczerpująca. Oprócz tego no ja sama jakby w związku z tym, że już teraz jestem w to dosyć intensywnie zaangażowana i też no jakby posiadłam pewną wiedzę, próbując i szukać odpowiedniej argumentacji do tych rozmów międzynarodowych i do inspirowania strony polskiej do pewnych działań i kierując projektem, czyli w pewnym sensie no jakby przekazując pewne zadania czy oczekiwania uczestnikom, też próbuję coś sama zrobić, ponieważ no po prostu coś takiego musi powstać. I teraz no mam nadzieję, że to się uda. Teraz przez lata, szczególnie po 1989 roku w Polsce było bardzo wielu młodych badaczy, którzy zajmowali się historią II wojny światowej przez pryzmat życia obozowego. To była taka naturalna reakcja na to, że nieopracowane były kwestie wschodu, łagrów i bardzo wiele osób zajęło się po prostu tematyką wschodnią i łagrami, ale teraz też tematyka okupacji niemieckiej jakby znowu stała się nieco, można powiedzieć, modniejsza i popularna, więc ja mam nadzieję, że też te badania dotyczące Mauthausen, Guzen będą prowadzone i że po prostu powstanie praca, która pokaże to, czym Guzen było naprawdę, czym było naprawdę Mauthausen, pokaże wiele wątków związanych z funkcjonowaniem tego obozu. To był obóz, w którym w pierwszym roku jego istnienia 97% więźniów to byli Polacy. Do końca wojny w Guzen zawsze Polacy stanowili większość. Ale też oczywiście były te interakcje z Mauthausen, które są także bardzo ciekawe. I właściwie historię Guzen jest bardzo trudno pisać wyłącznie jako historię Guzen, ponieważ więźniowie krążyli. Do Guzen byli przesyłani też więźniowie z innych obozów. Było bardzo wiele transportów z Auschwitz. Były też osoby, które wychodziły z Guzen i jechały do innych obozów. Więc tutaj jest po prostu bardzo wiele możliwości badawczych. Chciałam jeszcze króciutko dodać do Grzesiuka, bo właśnie mi się wydawało, że z punktu widzenia filmowego Grzesiuk był w pewnym sensie taką barwną postacią i no już to, jak on się znalazł na robotach, byłoby bardzo ciekawe. Ja chciałam powiedzieć, że właśnie teraz przy udziale dyrekcji Miejsca Pamięci Mauthausen, czyli tej instytucji, z którą pan miał tak wiele problemów i przy ich też pewnym wkładzie finansowym, ukazało się niemieckie tłumaczenie 5 lat kacetu,
a więc przebijamy się, można powiedzieć, do świadomości osób czytających w języku niemieckim z historią Grzesiuka, więc można do tego wątku wrócić, ale tam było bardzo wiele innych ciekawych osób. Był Henryk Sławik, który został przywieziony do Guzen i został tam rozstrzelany, no, który jest nazywany polskim Wallenbergiem. Osoba bardzo ważna, były powstaniec śląski, który później na Węgrzech organizował i miejsca, w których byli polscy uchodźcy przetrzymywani, ale przy okazji pomógł bardzo wielu osobom, obywatelom polskim, Żydom polskim, ale później także Żydom węgierskim wspólnie z Józefem Ontalem, ojcem późniejszego prezydenta Węgier po 89. Więc to jest też taka postać, która się nadaje. Tam była... też jakby pewnie mów polskich, także myślę, że można byłoby pomyśleć i znaleźć osoby barwne w Guzen na podstawie losów tych osób, można byłoby jakąś bardzo ciekawą opowieść, znaczy napisać scenariusz i później stworzyć film. I to byłaby najlepsza droga do tego, aby po prostu przebić się z wiedzą o Guzen do szerszej świadomości, do po prostu szerszego odbiorcy, bo książki tego nie są w stanie uczynić, nie są w stanie mieć takiej siły oddziaływania, jaką mógłby mieć dobrze zrobiony film z pewnymi wątkami przygodowymi. Tam jest też sprawa Bergkristal, ponieważ to się, ta przestrzeń staje się takim właściwie pożądaniem turystów, prawda? Tam przez całej Austrii zjeżdżają, więc pasjonaci historii. Do końca nie wiadomo, co tam robiono, prawda? Oprócz Messerschmittów. Tam jest bardzo ciekawa historia. Poza tym ten, zdradzamy już tutaj jakby to ten moment kulminacyjny filmu, czyli po prostu próba zgładzenia wszystkich więźniów, która się nie powiodła, prawda? Mówi się dzięki właśnie też elektrykom z ruchu oporu, tak, którzy tam byli. Kto to był, do dzisiaj nie wiadomo, więc tutaj jest jak wielkie pole popisu dla scenarzystów. Proszę Państwa, mamy jedno pytanie od naszej publiczności. Pani Patrycja Pawlak, ja myślę, że to pytanie najlepiej będzie, jeżeli skieruję do profesora Klejsy. Pani Patrycja Pawlak pyta, skąd zdaniem ekspertów wynika obecnie popularność i popyt na fabularną literaturę obozową? Ja myślę, że tu nie ma nic szczególnie specyficznego dla współczesnych czasów, mniej więcej od lat 70., może 60., może 70., czyli w różnych krajach w inny sposób. To, co określiła pani Patrycja jako popyt, jest. Natomiast ja zwrócę uwagę na to, że jest to popyt, jeśli już tego słowa się trzymamy, coraz bardziej zinstrumentalizowany politycznie. Tak? To znaczy bardzo często w debatach na temat filmów historycznych historycy mówią o tym, że film był zły, bo nie były zachowane szczegóły historyczne, te przysłowiowe guziki, wyglądały inaczej niż w rzeczywistości, prawda, guziki w mundurach. Natomiast filmowcy twierdzą wtedy, no ale to jest film, to się musi oglądać, prawda? A ktoś inny jeszcze doda, że film musi na siebie zarabiać. Ja bym to słowo ostatnie, czyli film musi zarabiać, przeformułował na sformułowanie o tym, kto korzysta, prawda? Kto odnosi jakąś korzyść z powstawania danego filmu. I ja myślę, że filmy, o których mówiliśmy chwilę wcześniej, czyli te zachodnio-niemieckie filmy telewizyjne, one skierowane do masowego widza są także w tym wymiarze, że na przykład zawierają owszem dość dużo scen przemocy, także w filmach obozowych, także film Nazwy Wśród Innych, takie sceny zawiera w większym wymiarze niż ten wcześniejszy film, ale jest to film na przykład dozwolony od lat 12. Taki nie jest to film, który jest copyrightowany i za jakimś, powiedziałbym, geoblokiem w internecie niedostępny, tylko właśnie na zasadzie trochę folderu reklamowego, nie Buchenwaldu, tylko folderu reklamowego polityki historycznej mecenasa, tak? W tym przypadku telewizji publicznej, czyli de facto niemieckiego podatnika.
Powiedziałbym zatem, że różnica pomiędzy obiegami filmowym i literackim dotyczyłaby chyba tego, że ten obieg wizualny jest w większym stopniu instrumentalizowany też z naturalnych powodów, tak? Ponieważ filmy wymagają funduszy, z czym pan Rafał Geremek pewnie się zgodzi. Konradzie, jeszcze pozwolę sobie kontynuować, że tak powiem, kolejnym pytaniem do ciebie. Jeżeli zgodzimy się, że coś takiego jak kino obozowe istnieje, trochę w analogii do literatury obozowej, to należałoby dokonać tutaj podziału na te przedstawienia właśnie popularne, eksploatujące emocje publiczności. Niestety wiele wśród tych filmów jest utworów zupełnie poronionych, nawet ocierających się o taką emocjonalną pornografię trochę. Do tych scen pornograficznych zaliczałbym właśnie z filmu Kadelbacha sceny, w których komunistyczny kapo w rytm rzewnej muzyki pochyla się nad żydowskim chłopcem. No to jest po prostu nie do zniesienia sceny ciągnące się całymi minutami i których, że tak powiem, perswazyjna funkcja jest na talerzu wyłożona. Ale są też filmy poważne artystyczne dzieła, których celem nie jest ani dostarczenie łatwej emocji publiczności, ani załatwienie jakiegoś interesu państwowemu mecenasowi, czy to będzie mecenas państwa komunistycznego, czy demokratycznego, ale, że tak powiem, eksplorowanie tej rzeczywistości piekielnej, z piekła rodem, rzeczywistości obozowej, po to, żeby człowiek, który żyje w normalnym świecie tu i teraz, dzisiaj, mógł dotknąć tej rzeczywistości, coś z niej zrozumieć. I tutaj no, pytanie o możliwości kina, prawda, o granice poznawcze kina, na ile kino w ogóle jest narzędziem, które jest zdolne do takiej podróży, do takiej eksploracji. Więc pytanie do ciebie, jako do człowieka, który wiele o tym myślał. Jaki rodzaj doświadczenia według ciebie, tego doświadczenia obozowego, jest nieprzekładalny na ekran? Pozostaje, że tak powiem, po tej stronie ciemności, po tej stronie niewypowiedzianej. Trudne pytanie zadajesz na zakończenie, ale ja chwyciłbym się tego terminu, od którego rozpocząłeś, czyli pornografii. Tak? Pornografia i erotyka, jak są rozróżnione? Tym, że pornografia pokazuje bardzo dużo, instrumentalizując to, co pokazuje, tak? Czyli ma być bezpośrednia relacja między obrazem, bodźcem i efektem, prawda? W tym wymiarze rzeczywiście pojawia się pytanie o granice przedstawienia, tak? W filmie, film jest medium wizualnym, film przedstawia, chociaż byli tacy twórcy, którzy twierdzili, że właśnie ciekawsze jest to, co jest poza kadrem, to, co jest nieprzedstawione. Natomiast jeżeli zastanowimy się nad tym, co ma być pokazane, to oczywiście, rzeczywiście to filmy o Holokauście, o obozach bardzo często były przedmiotem namysłu i podobnych pytań, zwłaszcza głośna debata podejmowana przez Sola Friedlandera w latach 90., 70., na przykład lat 80. i 90., debata wokół Shoah Landsmana i debata wokół listy Schindlera. Głośne pytanie, czy Spielberg mógł pokazać, czy powinien pokazać, tak, tę słynną scenę pod prysznicami. To była ta scena, która wzbudziła szczególnie dużo emocji. Ja powiedziałbym, że mówiąc o granicach przedstawienia, zawsze powinniśmy rozróżnić filmy dokumentalne oświatowe, dokumentalne autorskie, filmy fabularne w konwencji kina popularnego, filmy autorskie i osobno potraktować także filmy fabularne, fikcjonalne, czyli opierające się na pewnej, powiedziałbym, wizji czy bardzo ogólnej wiedzy historycznej i filmy historyczne oparte na faktach, na biografiach, na kronikach, zapiskach, archiwach, etc. Bardzo często te kategorie są ze sobą mylone i aczkolwiek czasem daje to interesujące efekty estetyczne, to właśnie w takich debatach dotyczących
relacji pomiędzy historią, etyką i estetyką powoduje wiele zamieszań. Myślę, że współczesna technika filmowa daje możliwości pokazania w gruncie rzeczy wszystkiego, zwłaszcza jeżeli włączymy w to animację, bo i takie przecież były animowane o zagładzie, prawda? Można pokazać wszystko. To, co jest szczególnie trudno pokazać, tu moja wiedza teoretyczna musi pokłonić się przed doświadczeniem twórcy filmowego, dotyczy oczywiście tego, co jest co związane jest ze sferą emocji i introspekcji, tak, czyli motywacji. Literatura jest medium, w którym musimy wyobrazić sobie, czy filozoficznie zaktualizować to, co jest napisane, prawda? I w tym sensie dostarcza poprzez środki metafory, alegorii, środki literackie, daje większe pole manewru do pokazania tego, co introspekcyjne. Film z natury rzeczy jest bardziej ukonkretniony, prawda? Więc w tym sensie na przykład to, co się czasami określa jako problem trybu przypuszczającego w filmie, czyli problem motywacji. Może bym to zrobił, ale tego nie zrobię, ponieważ. Tak? To jest ten moment, w którym bardzo trudno jest pokazać za pomocą medium filmowego. Trudno jest pokazać za pomocą medium filmowego, co nie jest niemożliwe, ale na przykład nie mieści się właśnie w tym konwencjonalnym trybie opowiadania, który musi być jednoznaczny. Zatem w tym sensie na poziomie właśnie emocji, introspekcyjności film czasem trafia na problemy swojego własnego medium. Natomiast jeśli chodzi o same filmy obozowe, topografię obozu, przestrzenie obozu, to rzeczywiście można zwrócić uwagę, że są takie, powiedziałbym, obszary, tak, poszczególne przestrzenie obozu, które bardzo często są przestrzeniami tam. To są bardzo często przestrzenie związane z higieną osobistą, tak, z wydalaniem, ze sferą intymną. Prawda? Są filmy fabularne, które tę granicę przekraczają, to znaczy pokazują te przestrzenie, ale właśnie one bardzo często krytykowane są właśnie za jakiś element pornografizacji. Prawda? Jak gdyby u dużej części widzów istniała świadomość, o, tam jednak nie, tego jednak nie pokazuje. Prawda? To oczywiście nie jest jednoznaczne przełożenie tych słynnych debat o tym, że nie można pisać wierszy po Auschwitz, że to jest to, co jest niepokazywalne, etc., etc., czy nieopowiadalne w języku. Ale wydaje mi się, że to jest rzecz istotna. Znaczy, to mnie zawsze uderzało, że w filmach o Holokauście można znaleźć te przestrzenie, które są, no właśnie, poza kadrem. My wiemy, że one tam są, ale jednak nie będziemy ich pokazywać, bo to byłoby zbyt wiele. No, kiedy powiedziałeś o tych obszarach tabu, przypomniałem sobie wspaniały film Leszka Włosiewicza, Korn Blumenblau, który jest pod pewnymi względami unikalny właśnie dlatego, że w tym filmie jest pokazane wszystko, łącznie właśnie z wydalaniem, a jednocześnie nawet przez chwilę nie ma się wrażenia, że uczestniczy się w czymś no, obscenicznym, skatologicznym. Nie ma tam elementów epatowania i nie ma tam też elementów takiego, no właśnie takiego przekroczenia, jakiegoś niemoralnego przekroczenia. I odbywa się to właśnie chyba dzięki montażowi i muzyce. Ten film w niektórych momentach przypomina trochę wideoklip, który dzięki temu robi coś z naszą wyobraźnią, to znaczy ten realizm staje się umowny i to nasza wyobraźnia wypełnia, można powiedzieć po ingardenowsku, te miejsca nie do określenia, prawda? W związku z tym każdy to robi na własną odpowiedzialność i w takim wymiarze, w jakim chce. Rafale, ty jesteś reżyserem filmów dokumentalnych, więc pytanie, czy uważasz, że ta granica tego, co możliwe do pokazania w dokumencie przebiega gdzie indziej niż w filmie fabularnym? Oczywiście, że tak, ponieważ my możemy pokazać więcej. Mamy autentycznego bohatera, prawda, który po prostu mówi i nie dopowiada pewne rzeczy. Znaczy, cały czas nie,
nie znalazłem przynajmniej takiego filmu, który by pokazał prawdziwie życie po obozie, czyli po prostu po tym, jak się ludzie zmagają z tym po prostu, jak swoje życie porządkują, uciekają cały czas przed tym doświadczeniem i męczą się. I cały czas nie dorastają do tego wyzwania. Robiąc film o rzezi woli, spotkałem ludzi, którzy barwnie mi opowiadali o tym, o tych wszystkich masakrach. Taki, jakby to się wydarzyło tutaj obok. Nigdy nie byli na woli. Po wojnie nigdy nie pojechali, nie bali się położyć stopy, prawda? I ta informacja dopiero w zderzeniu z ich opowieścią robi wrażenie. Natomiast ja chciałem powiedzieć o tym, właściwie też odpowiedzieć pani, która nam zadała pytanie, że te filmy są teraz popularne także dlatego, oczywiście, że jest znane zapotrzebowanie wśród młodych Niemców, którzy chcą jakiejś ekspiacji, prawda? Ale także dlatego, że żyjemy w kulturze ofiar. Samuel Wilenberg, ostatni uciekinier, ocalały uciekinier z Treblinki, jeden z niewielu, który przeżył obóz w Treblince, opowiadał mnie, że no, po wojnie oni byli nazywani mydłem. W ostatnich latach swojego życia on był swoistym celebrities, po prostu przychodziły setki młodych ludzi, nie chodził po szkołach, na spotkania przychodziły setki ludzi i mogły być tysiące, gdyby kubatura tych obiektów na to pozwalała, prawda? Sławoj Żyżek, mówiąc o swoistej kulturze ofiar, gdzie ta ofiara staje się gwiazdą, opowiedział taki dowcip żydowski o tym, że rabin mówił tam: o panie, ja jestem nikim, ja jestem niczym. Najzamożniejszy człowiek w mieście mówił to samo, zwracając się do Boga: o panie, ja jestem nikim. I nagle wstaje taki biedak i mówi: o panie, panie Boże, ja też jestem nikim. I nagle ten i rabin, i milioner wstają oburzeni i mówią: kim ty w ogóle jesteś, żeby być nikim? No. I właśnie Żyżek opowiadał to w kontekście właśnie ofiary, że my, poniżając się, wywyższamy się tak naprawdę. W związku z tym oglądałem dosłownie kilka godzin temu w Stanach w jakiejś szkole urządzono spektakl teatralny obozowy, tak? No i pytano się tej dziewczyny, co ona chciałaby przeżyć. Ona by chciała przeżyć bycie ofiarą. I to jest tutaj ten brakujący element, moim zdaniem, tej popularności filmu. Ciekawe. Panie profesor, czy pani chce coś dodać do tych odpowiedzi na pytanie o dzisiejszą popularność literatury obozowej, filmów obozowych? Tak, ja tylko krótko, oczywiście ten wątek z popularnością ofiar czy zainteresowaniem ofiarami jest zapewne dominujący, ale moim zdaniem jest też jeszcze jeden wątek, to znaczy zainteresowanie ekstremami, warunkami ekstremalnymi, życiem w warunkach ekstremalnych. I obozy na to odpowiadają. Wspomniany przez pana doktora Wernera film jest Kornblauen, jest moim, że tak powiem, no, trudno powiedzieć o takim filmie ulubionym filmem, ale moim zdaniem filmem, który rzeczywiście pokazuje prawdę o obozie. I to jest jakby kolejny wątek, to znaczy ludzie wiedzą, że część więźniów obozów koncentracyjnych, o ile nie były to obozy zagłady, tylko po prostu obozy koncentracyjne, przeżyła te obozy. I ci ludzie są zainteresowani nie tylko umieraniem w obozie, ale też życiem w obozie. Jak to się stało, że ludzie przeżyli? Jak oni się zachowywali? Czy to od nich wymagało jakiegoś zaangażowania? Czy było to kwestią przypadku? I Kornblumen jest po prostu świetny, uczy się obozu, uczy się życia w warunkach ekstremalnych po to, żeby przeżyć. Mało tego, no zapewne wszyscy tutaj panowie pamiętają ostatnią scenę, czy przedostatnią, jak więzień, no, który przeżył dzięki temu, że między innymi dzięki temu, że po prostu był muzykiem i znalazł się w specjalnym baraku dla muzyków i grał komendantowi, w tym no właśnie popularne piosenki niemieckie, wydostaje się z obozu, czy wraca do domu, podłączając się do transportu
Armii Czerwonej i zaczyna grać na peronie na swoim akordeonie, który wyniósł z obozu Kalinkę, i wtedy czerwonoarmiści wciągają go do wagonu i on tak wyjeżdża, co no, jest jakby takie bardzo, bardzo symboliczne, bo owszem, osoby, które przeżyły, one niosą w sobie pewną traumę i więźniowie o tym bardzo często opowiadają, no, ale część osób uczyła się tam też pewnej takiej adaptacji do warunków nienormalnych, do warunków ekstremalnych i też mogła to wykorzystywać w różny sposób. No, mówimy o tym, że więźniowie, czy to komuniści z Buchenwaldu, ale też jakby więźniowie o innych przekonaniach politycznych, robili też później kariery w życiu politycznym po wojnie. No i pytanie też, no właśnie, znaczy to jest oczywiście bardzo trudne pytanie i nie chciałabym tutaj źle zrozumieć. Ale musimy powiedzieć, że to był taką życia w warunkach ekstremalnych i różne osoby w zależności od ich kondycji psychicznej, od ich kondycji moralnej wyciągały z tego różne wnioski. Ja myślę, że w podsumowaniu naszej dyskusji można powiedzieć, że popularność literatury obozowej i filmów obozowych pokazuje, że mimo że od czasów, kiedy w Europie tych obozów było dużo i pokrywały one właściwie całe terytorium naszego kontynentu, mimo że od tych czasów mijają kolejne dziesięciolecia i wydaje się ten czas coraz bardziej odległy, to jednak to doświadczenie obozowe cały czas jest takim centralnym wydarzeniem XX wieku, stanowiącym no, punkt odniesienia i dla polityki, nie tylko historycznej, ale polityki w ogóle, dla stanowienia prawa, dla pewnych standardów etycznych obowiązujących w życiu społecznym, ale też w humanistyce. I że to jest cały czas w centrum naszej uwagi. I upływający czas tego nie zmienia, mimo że te rocznice wydają się coraz odleglejsze i że coraz mniej świadków tamtych czasów żyje wśród nas. Chciałem Państwu bardzo serdecznie podziękować za dzisiejszą rozmowę. Chciałem również podziękować widzom, którzy nam towarzyszyli, i platformie BlogPress, która nas dzisiaj gościła. Bardzo dziękuję Państwu i do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję.